Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Początek Adwentu to jednocześnie początek Nowego Roku Kościelnego. Zawsze z nadzieją patrzymy na rozpoczynający się czas. Snujemy plany, składamy obietnice, że się zmienimy, poprawimy albo staniemy się lepsi. Czynimy również adwentowe postanowienia. W dzisiejszej dobrej nowinie wybrzmiewa zaproszenie do czuwania. To czuwanie jest istotą Adwentu. Adwent jest bowiem czasem oczekiwania na powtórne przyjście Pana. Oczekując, czuwają tylko ci, którzy tęsknią za ukochaną osobą. Trzeba nam podczas tej medytacji zadać sobie pytanie, jakie są moje pragnienia? Czy rzeczywiście tęsknię za Chrystusem i pragnę Jego jak najszybszego przyjścia w chwale? Czy może ciągle się lękam, obawiając się o własny los? Przywołana przez Jezusa Arka Noego jest figurą, czyli zapowiedzią Kościoła. Na wzburzonych falach tego świata Kościół daje nam poczucie bezpieczeństwa i ocalenia wobec nawałnic zła. Noe usłuchał głosu Boga i rozpoczął budowę Arki. Dziś ten sam głos zaprasza każdego z nas do budowania nowej Arki Ocalenia, której architektem jest Bóg. Nie jesteśmy samotnymi wyspami. Jesteśmy wspólnotą, która powinna wzajemnie się umacniać i wspierać. Noe nie budował Arki tylko dla siebie. Było to miejsce dla bardzo wielu ludzi, ale nikt poza rodziną Noego nie chciał skorzystać z tego zaproszenia. Ocaliła się jedynie rodzina Noego, ponieważ usłuchała głosu Boga. I my nie bądźmy głusi na zaproszenie Boga. Czuwajmy, oczekując nadejścia Chrystusa i budujmy Arkę, której na imię wspólnota Kościoła.